I kochani, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu dla mężczyzn z tej strony Agata Kopaczewska. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Na samym początku chciałabym bardzo, bardzo podziękować za każde wsparcie, za każdego nowego, wspierającego. Chciałam Wam po prostu szczerze za to podziękować, za to, że tutaj jesteście, że się angażujecie, komentujecie, zostawiacie lajki, subskrybujecie i właśnie też za wspierających. Takie pytanie, jak dbać o czystość? Najczęściej pojawia się w wiadomościach, które od Was dostaję. Wielu z Was pisze do mnie właśnie w tej sprawie. Pytacie się, jak można to robić, czego unikać, jak sobie pomóc, bo nasze czasy nie sprzyjają czystości. Widzimy to wszędzie. Też dlatego stworzyłam całą playlistę filmików właśnie na ten temat. Wszędzie widzimy ogromne billboardy z roznegliżowanymi kobietami, wyskakują nam takie reklamy. Czy to na poczcie, czy gdziekolwiek. Eee, przeglądamy jakąś stronę i coś z boku wyskakuje. Czasem może się wydawać, że cały przekaz medialny, w tym reklamowy, opiera się na seksualnych podtekstach. To jest, jest wszechobecne. Zatem nie ma się co dziwić, że pojawia się ten problem coraz częściej, właśnie jak walczyć o czystość. Na początku warto zaznaczyć, że czystość przedmałżeńska to nie tylko samopowstrzymywanie się od współżycia, jest to postawa. Postawa, o którą codziennie trzeba toczyć walkę. Jak ktoś jest czysty, to nie ma jakichś złych ukrytych intencji, chęci wykorzystania kogoś dla własnych celów czy zaspokojenia samego siebie swoich rządzy. Żeby zacząć czy też kontynuować walkę o czystość, warto wybrać się do spowiedzi, pamiętać o niej regularnie, wyznać to, co się zadziało, co już y, przeszliśmy, y, gdzie się potknęliśmy, że tak powiem, z czym sobie nie poradziliśmy, by zacząć zapisywać czystą kartę. Według mnie oczywiste jest to takie fundamentalne, żeby odciąć się od źródła nieczystości. Jeśli na przykład oglądałeś grzeszne materiały, cokolwiek takiego robiłeś, to musisz z tym kategorycznie skończyć. Jakby nie ma innej możliwości, żeby zacząć to nowe życie w czystości. Nie staniesz się zdrowy wciąż pijąc trudkę. I gdy już to zrobimy, wtedy możemy budować dalej. Skupmy się zatem na higienie myśli, by nie rozbudzać w sobie jakichś grzesznych myśli, nie wyobrażać sobie różnych rzeczy. Jak na przykład idziemy do galerii, nie trzeba wpatrywać się przecież w te wielkie billboardy czy plakaty prezentujące bieliznę. A wyobraźnia uwielbia podsycać takie obrazy. Pamiętam jak byłam bardzo mała, moja mama zawsze powtarzała, że jakby coś niedobrego pojawiało się mi w głowie, coś tam, by jakieś myśli przychodziły. Mama zawsze mówiła, żebym od razu przerwała takie myśli krótką modlitwą. Kolejna sprawa: nie prowokuj i nie ryzykuj. Niedawno napisał do mnie pewien widz i chodziło mu mniej więcej o to, że planuje wyjazd, jak dobrze zrozumiałam sam na sam ze swoją w sumie nowo poznaną dziewczyną i że tam ma być jacuzzi czy basen, i tak dalej. Dodał, że bardzo ciężko mu walczyć o czystość. Mi od razu zapaliła się czerwona lampka, ponieważ, po pierwsze, jest to nowo poznana osoba, czyli najprawdopodobniej takie kwestie jak czystość no nie zostały przez te pary jeszcze omówione. Po drugie, wyjazd sam na sam, gdy ktoś przyznał, sam przyznał, że ciężko mu z czystością. To ogromne ryzyko, nawet wtedy, gdy będą mieć osobne pokoje, co wydaje mi się podstawą podstaw, właśnie te osobne pokoje. Także nie ryzykuj, bo to samo jest trochę z zapraszaniem do domu, gdy nikogo nie ma. Bo tak, fajnie jest spędzić razem czas w spokoju, gdy nikt w żaden sposób nie przeszkadza, ale wiele razy zdarzyło się coś takiego, że taka para, która na przykład późnym wieczorem spędzała razem czas, no posunęła się za daleko. I wiadomo, nie można popaść w przesadę i wręcz bać się spotkań ze sobą, bo to też byłoby niedobre, żadna przesada jest niedobra, ale warto mieć na uwadze pamiętać o tym, że zmęczenie czy późna pora sprzyjają pokusom. Chcąc dbać o czystość, trzeba też pamiętać, że brak pracy, brak zajęcia też sprzyja pokusom. Jak dobrze pamiętam, to właśnie święty Jan Bosko mówił, że jak ktoś nie ma co robić, to głupoty do głowy przychodzą. Nuda sprzyja pokusom. Warto wypełnić swój czas pracą, wartościowymi zajęciami, aktywnościami, a jak masz swój wolny czas, to zajmij się swoją pasją, rozwijaj się, sięgaj po nowe rzeczy, szukaj swojej pasji, jeśli na przykład nie wiesz jeszcze do końca, co cię najbardziej kręci. Sport, aktywność fizyczna też bardzo pomaga rozładować takie pewne napięcie w ciele i tym samym właśnie dbać o czystość. Pomocne też jest wybranie sobie patrona, za wstawiennictwem którego będziesz się modlić o czystość. Niektórzy ogólnie nie rozumieją, po co w ogóle komu ta czystość. Plusów jest wiele, o nich mówię między innymi w moich odcinkach z playlisty o czystości, tego jest tam naprawdę dużo, także nie chciałabym się tutaj ciągle powtarzać i mówić tego samego, szczególnie, że wiele osób widziało tamte odcinki, nie chciałabym wiecznie, że tak powiem, to samo, te same materiały tutaj e, publikować, także jest ta playlista, zapraszam serdecznie, a tutaj powiem Wam tylko, że czystość daje prawdziwą wolność, że nie masz czegoś takiego, że musisz coś zrobić, że inna Inaczej nie możesz, że coś cię krępuje, zniewala, inaczej będziesz, nie wiem, rozbity, musisz, po prostu musisz coś zrobić. I to w sumie odróżnia nas tutaj od zwierząt, że my możemy panować nad naszymi rządzami, nie robimy czegoś z automatu, yy, lecz mamy swój rozum, możemy rozeznawać, czy dane postępowanie jest właściwe, czy nie, czy przyniesie korzyści, czy nie. Także walka o czystość jest trudna, codziennie trzeba o nią walczyć, ale warto. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tego podcastu. Wkrótce kolejne materiały. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę, komentarz, subika. Widzimy się wkrótce i słyszymy, bo różne odcinki będą tutaj pojawiać się niedługo na kanale. Jeśli chcesz zacząć wspierać ten kanał, kliknij link w opisie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.